Według badań, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie, o dziwo, okazało się, że grupą najbardziej sceptyczną do przyjęcia euro i do przyjęcia w najbliższej dekadzie euro okazali się milenialsi, czyli grupa młodych ludzi od 25 do 36 lat. I w tej grupie jest największy odsetek ludzi sceptycznie nastawionych do przyjęcia euro i tych, którzy odpowiadali, że przyjęcie euro niekorzystnie wpłynie na kondycję polskich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, przyjęcie euro to zależy. Z jednej strony łatwość rozliczeń, odejście ryzyka kursowego, rozliczanie w jednej walucie eliminuje ryzyko kursowe. Z drugiej strony, z punktu widzenia gospodarki, mniejsza możliwość ingerowania w politykę monetarną państwa, nastawienie na przykład stóp procentowych, które może osłabiać czy umacniać walutę, a w takim przypadku wpływać na konkurencyjność polskiego eksportu. Czyli są plusy, jak i minusy takiego kroku. Ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że przyjęcie wspólnej waluty to decyzja polityczna i tym, że jednak Polacy są sceptycznie nastawieni do euro, w najbliższym czasie to chyba nie nastąpi. Bardziej sceptyczni do wspólnej waluty są nastawieni tylko w Unii Europejskiej Szwedzi i Czesi.